Oto jest RTX 4090. Najpotężniejsza karta graficzna, którą można kupić tu i teraz. Jest ogień. No i nadszedł w końcu czas, żeby przetestować tą ślicznotkę. Nie ma czasu na pierdoły, lecimy. Nowe karty RTX serii 4000 bazują na nowej architekturze Ada Lovelace. Z punktu widzenia architektury mamy czwartą generację rdzeni Tensor, a także nowość. Wsparcie dla Optical Flow Accelerator. Do tego Ada, jak skrótowo będę ją nazywał, posiada już trzecią generację rdzeni, które akcelerują śledzenie promieni. No i warto też podkreślić, że posiadamy tutaj po dwa akceleratory enkodowania NVENC, które wspiera kodeki takie jak H264, H265 wraz z nowym AV1, który oferuje dużo lepszą jakość przy niższym bitrate'cie. Jeżeli chodzi o feature'y, to najciekawszym jest DLSS 3, a konkretnie Frame Generation, ale o tym, jak to działa i czy robi dobry efekt, pogadamy sobie później. Patrząc na surową specyfikację, 4090 dostała sporo więcej rdzeni CUDA. W tym flagowym modelu mamy ich ponad 16 tysięcy. Zaskoczenie też budzą bardzo wysokie zegary, które sięgają do ponad 2,5 GHz. Ilość, typ ani magistrala pamięci nie uległy zmianie względem poprzednika. Szkoda zwłaszcza tej ostatniej, bo przy tak wygórowanej cenie magistralą 512 bit raczej nikt by nie pogardził. Zmienił się także deklarowany pobór mocy i na przestrzeni trzech generacji wzrósł niemal o 200 W. Dziś powinno dać się kupić już model Founders, ten, który ja trzymam w rękach, a lada dzień powinny pokazać się karty od partnerów. Ja Wam zostawię link w opisie, możecie sprawdzić, czy te karty partnerów już się pojawiły na sklepie, no i w jakich są cenach. Ja do swojej dyspozycji mam akurat dwa układy 4090, wcześniej pokazanego Foundersa, ale także układ niereferencyjny od Inno 3D. My dzisiaj skupimy się na karcie Founders Edition, bo to na nią w dniu dzisiejszym schodzi embargo. Więc karta jest naprawdę ogromna, co widać po przebitkach, i internet jak zawsze nie zawiódł i powstała masa memów. Ten jest mój ulubiony jak coś. Biedne złącza PCI Express. Sam Founders jest śliczny i naprawdę bardzo elegancki. Ma swój specyficzny flow-through design, obecny już w poprzedniej generacji, z nieco zmienionym wentylatorem. Karta ma 3 złącza DisplayPort 1.4a oraz HDMI 2.1a. Do tego dochodzi jeszcze nowe złącze zasilające standardu ATX 3.0. Jest to 12-pinowe złącze, które ma dostarczać do aż 600 W mocy. 600 W. Przez taką wtyczuszkę. Dodatkowo u góry znajdują się 4 piny, które mają zapewnić komunikację z zasilaczem, informując urządzenie PCI Express, jaką mocą dysponuje zasilacz. Bez tej informacji, bez tych dodatkowych pinów, po prostu karta pociągnie tyle, ile jej się wydaje, że powinna być w stanie. Sporo szumu wzbudziło to, że to złącze jest deklarowane na 30 cykli. Cykl to jest podłączenie i odłączenie. I szczerze mówiąc, to poprzednie złącze 8-pinowe, które było używane do kart graficznych, ono również miało to w swojej specyfikacji, więc to się nie zmieniło. Fizycznie to złącze jednak jest sporo mniejsze i piny w środku są też mniejsze, więc obawiam się, czy po prostu tego typu wtyczki nie będą się nadmiernie nagrzewać. No i faktycznie przez to, że są mniejsze, mogą być trochę bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Pewnie spoko, dopóki zasilacz jest nowy, ale potem no to dopiero czas pokaże. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, na której będę testował nowego RTX-a. Jest to na nowym Ryzenie 7950X z pamięciami, które mają dość małe opóźnienia. Do dzisiejszego porównania użyłem RTX-a 2080 Ti, 3080 Ti i 3090, a także znalazł się również Radeon RX 6900 XT, który jest najmocniejszym, jakiego obecnie mam do dyspozycji. W tym teście nie znajdziecie RTX-a 3090 Ti, nie dlatego, że chcę coś ukryć, tylko po prostu nie mam go jeszcze do dyspozycji swoich testów, więc może jak będę testował model niereferencyjny, to uda mi się do tego czasu zdobyć już taką karciochę. Zaczniemy trochę nietypowo od poboru mocy. Jest to dość ważne w kontekście
kontekście tego, żebyśmy faktycznie mogli ocenić wzrost wydajności przez ilość pobieranych watów. Jak widzicie, pod stałym obciążeniem w furmarku najgorzej wypada tutaj RTX 4090 ze zgłoszonym poborem mocy na poziomie 440 watów. Jest to spory wzrost względem przykładowo 3090, ale warto zwrócić uwagę na to, że przykładowo taki 3080 Ti w wydaniu od MSI jest w stanie wciągnąć aż 400 W. Spoko wypada tutaj Radeon RX 6900 XT, który wciąga zaledwie 250 W. No i przejdźmy do 3D marka TimeSpy i wow! RTX 4090 faktycznie dowozi pod względem wydajności w tym benchmarku. 3080 Ti traci aż 45% przy 10% niższym zapotrzebowaniu na prąd. Więc 440 W nowego Founders obiektywnie to dużo, ale na tle poprzednika, jeśli przeliczymy wydajność per watt, to jest nieźle. Ale żeby nie było tak piękniej, jest jeszcze przecież Radeon. Tak, on traci co prawda około 39% w wydajności, ale pobiera też o 42% mniej mocy. Także Radeon dalej bardzo dobrze wypada na tle efektywności energetycznej. Ciekawy jestem, co pokaże RDNA 3. No i nie przeciągając, wiem, że na to wszyscy czekacie. Gry. Jak to wypada w grach? Więc startujemy z rozdzielczością 1440p i 4K. Wow, co tu się podziało w ogóle? 4090 wystrzeliła jak z procy. Radeon 6900 XT, który jest na drugim miejscu, traci aż 29%. 3080 Ti traci aż 32%. No to chyba nie ma aż tak źle z tą rasteryzacją, co nie? W rozdzielczości 4K Radeon przegrał nieco z poprzednią generacją zielonych i różnica 4090 do 3080 Ti wynosi niemal 33%. W Control RTX 4090 gniecie dalej, nawet jeszcze bardziej. Na 1440p przebija magiczną barierę 200 klatek, a RTX 3080 Ti traci aż 40%. Wow. 4090 jest też niemal dwa razy szybsza niż 6900 XT. No nieźle. Sytuacja wygląda też bardzo podobnie w przypadku rozdzielczości 4K. Cyberpunk potrafi spocić niejedno GPU. 4090, jak w poprzednich grach, nadal radzi sobie bardzo dobrze. 1440p 3080 Ti traci 32%, a RX 6900 XT około 37%. Doom Eternal, który jest świetnie zoptymalizowany, na 1440p z RTX-em 4090 przebija barierę 500 FPS-ów, co było nie do pomyślenia nawet na 1080p przy starszych kartach. Ponad 330 klatek na sekundę w 4K, musicie przyznać, że też rozpala wyobraźnię. Ciekawym przykładem jest tutaj Far Cry 6, bo na rozdzielczości 1440p możemy zobaczyć wąskie gardło procesora. Tak, tak, na 1440p. Tu różnice są małe, w okolicach 4% do 6900 XT. Jedynie 2080 Ti odstaje tutaj zauważalnie o blisko 30%. Różnice w GPU możemy zobaczyć dopiero na rozdzielczości 4K, gdzie karty poprzedniej generacji tracą w okolicach 30%, a 2080 Ti niemal 50%. Nowa odsłona Forcy Horizon bardzo dobrze skaluje się z GPU na tych dwóch rozdzielczościach. Na drugim miejscu 6900 XT, który traci 33% na 1440p. Ciekawie robi się w 4K, gdzie różnica zwiększa się do 36%. Tu też absolutnie zmiażdżony zostaje 2080 Ti, gdzie 4090 generuje ponad dwa razy lepszy wynik. Nowe BF GPU nie daje też wytchnienia starszym kartom, jeśli chodzi o God of War. W tym teście procentowo 3080 Ti traci aż 38%. Spider-Man jest po raz kolejny ciekawym przykładem, bo tu również na 1440p mamy wąskie gardło ze strony CPU. Minimalnie na prowadzenie wysunęła się tutaj 3090, co jest prawdopodobnie błędem pomiarowym. Dopiero na 4K widać różnicę i trzeba przyznać, że tu również 4090 była blisko pułapu wąskiego gardła CPU.
Red Dead Redemption 2 tego problemu nie ma, więc 4090 dalej nieźle ciśnie swoich poprzedników. Na takie wyniki aż miło się patrzy. Bez Wiedźmina nie ma testów. Na 1440p przyrosty bez szału. Radeon traci zaledwie 18%. Trochę lepiej wygląda to na rozdzielczości 4K, gdzie 3080 Ti traci już 35%. Słowem wow, nie spodziewałem się. Nie po tych wykresach, które Nvidia pokazała przed premierą. Osobiście ja spodziewałem się, że będziemy tutaj mówili o wzrostach 10-15%, jakieś większe liczby zobaczymy dopiero z użyciem DLSS albo ray tracingu, a tutaj niespodzianka. Okazuje się, że ogólny wzrost wydajności pi razy oko na testach, które ja przeprowadziłem, zamyka się w okolicach 50%, więc no to jest wartość, której ja się nie spodziewałem i naprawdę duży uśmiech na moich ustach zagościł. Chciałem jeszcze na moment przejść do testu gier na 1080p, bo dalej korzysta z niej ponad 60% graczy. Nie będę tutaj mega wchodził w szczegóły, bo raczej jeśli ktoś kupuje taką kartę, to gra w wyższej rozdzielczości, ale na 1440p zdarzały się gry, które miały wąskie gardło ze strony CPU, więc nie jest to szokiem, że na 1080p będzie to występować częściej. Fakt, zdarzają się gry takie jak Assassin, Forza czy Red Dead Redemption, które sporo zyskują na 1080p, ale procentowe różnice względem 3080 Ti czy Radeona są mniejsze niż na wyższych rozdzielczościach. Niemniej, jeśli ktoś z Was jest e-sportowcem i gra zawodowo, to być może dla niego taka karta będzie naprawdę super. Oczywiście dalej sporym featurem jest Ray Tracing i DLSS, który już gościł przy poprzednich generacjach. No i również dla Was sprawdziłem, jakie są tutaj przyrosty, natomiast dla własnego ułatwienia sprawdzałem to tylko i wyłącznie na rozdzielczości 4K. Wykresy są podzielone na dwie sekcje. U góry macie test z włączonym ray tracingiem, natomiast na dole z włączonym ray tracingiem i wbudowanym w grę upscalerem. Patrząc na natywne renderowanie, ray tracing 4090 w Control niszczy wszystko, gdzie 3080 Ti traci aż 42%. O wydajności ze śledzeniem promieni lepiej nie wspominać przy okazji Radeona 6900 XT i 2080 Ti. Przy włączeniu DLSS procentowo wartości są niemal identyczne. 2080 Ti nieco się tą technologią ratuje, zwiększając FPS do 51. Niestety Radeon pozostaje tutaj bez szans, bo nie wspiera tej technologii. Cyberpunk 2077 na 4K z włączonym ray tracingiem i to nie na maksa, bo włączyłem jedynie odbicia i okluzję otoczenia na średni, jest zabójstwem nawet dla RTX-a 4090, gdzie ten może jest prawie dwa razy wydajniejszy niż 3090, ale 44 klatki średnio to dalej nie 60. Pomoże tu jednak technika upskalowania DLSS. Radeon nie ma tej funkcji, ale może skorzystać z FSR 1.0, który jest obecny w tej grze, no i dogania tutaj RTX-a 2080 Ti. Far Cry 6 przy włączeniu samych odbić radzi sobie całkiem nieźle. Radeon goni tutaj RTX-y z serii 3000. Oczywiście na prowadzeniu 4090, gdzie 3080 Ti traci 27%. Ciekawi robi się jednak po włączeniu FSR. Ray Tracing ma też spory narzut na CPU, co widać tu jasno, że właśnie do jego limitów dobiliśmy. Bardzo interesujące. Ray Tracing w Spider-Manie dużo daje wizualnie, ale różnica między 3080 Ti a 4090 Ti to 18%. Co ciekawe, 4090 blokuje tutaj procesor. Wystarczy popatrzeć na wykres niżej, żeby wszystko stało się jasne. Okolice 90 fps to sufit, jakiego nie jesteśmy w stanie przebić z włączonym ray tracingiem. Warto też dodać, że 6900 XT nieźle tutaj walczy dzięki FSR 2.1. DLSS 3 Frame Generation. To jest w ogóle chyba najciekawszy feature nowych kart graficznych i tutaj pomaga nam Optical Flow Accelerator. I cholera, działa to naprawdę zaskakująco dobrze. No bo co wy na to, że Cyberpunk, który działa w 71 klatkach na sekundę, po włączeniu psztyczka wędruje nagle do 108 na rozdzielczości 4K. Albo na 1440p jesteśmy w stanie przeskoczyć ze 130 klatek około na ponad 200. Co jest grane w ogóle?
Jak zobaczyłem to, co Frame Generation potrafi, to zbierałem szczękę z podłogi. Bo niesamowicie rzadko się zdarza, że mamy jakąś technologię, dzięki której zyskujemy dużo na wydajności, a stosunkowo niewiele tracimy. A tak właśnie jest w tym przypadku. Bo o ile DLSS, ten upscaler, tak, on nie był idealny. On miał czasami pewne artefakty, był tam czasami shimmering, czasami ta jakość wyglądała tak, jakbyśmy oglądali film z YouTube'a. Tutaj takich problemów nie ma. I już tłumaczę, jak to działa. Posłuchajcie. De facto sam pomysł jest naprawdę genialny w swojej prostocie. Na podstawie dwóch klatek generowanych przez grę i analizowanych za pomocą nowego hardware'u, który nazywa się Optical Flow Accelerator, obliczane są wektory ruchu. To znaczy, badane jest, co przemieszcza się na obrazie na przestrzeni tych dwóch klatek. I na podstawie tych informacji jest generowana nowa klatka bezpośrednio przez GPU z pominięciem fizyki gry i procesora i wstrzykiwana pomiędzy te dwie klatki. Czyli upraszczając, jeżeli normalnie karta graficzna generuje nam klatki gry, tak? Mamy klatkę numer 1, klatkę numer 2 i mamy klatkę numer 3. To co się teraz dzieje? Karta graficzna bierze sobie klatkę numer 1, klatkę numer 2 i na podstawie tych informacji tworzy klatkę 1,5 i wstrzykuje je po prostu pomiędzy. I tym samym my możemy zyskać czasami nawet dwa razy więcej klatek. Oczywiście klatka generowana przez tą sieć neuronową nie jest idealna. Ja tutaj posłużę się przykładem Digital Foundry, bo on również gdzieś tam biegał po internecie. Oni tutaj wskazywali na to, że przykładowo w jednej z klatek, która była wygenerowana przez AI, ucięło Spider-Manowi stopę. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest naprawdę skrajny przykład i tego typu anomalie występują bardzo rzadko. Normalnie ta generowana klatka jest naprawdę bardzo dobrej jakości i w momencie, gdy mamy mnóstwo klatek na sekundę, nie jesteśmy w stanie tego wyłapać. Bo gdy na przykład włączymy frame generation w Cyberpunku i z 71 klatek robi nam się 108, to klatka generowana przez tą sieć neuronową jest widoczna na ekranie przez zaledwie 9 milisekund, czyli 3 razy mniej niż trwała ta biała klatka, którą włożyłem tutaj do tego filmu, żeby wziąć Was z zaskoczenia. Więc tak, o ile czasami to nie jest dokładne, to powodzenia życzę w wyłapaniu tego, jeżeli po prostu gracie w grę. Jak analizujecie obraz klatka po klatce, no to jasne, znajdziecie tam różne śmieszne artefakty. Natomiast bardzo ciekawym skutkiem ubocznym tego, że to jest generowane bezpośrednio przez GPU, de facto możemy ominąć limity procesora i możemy na przykład uruchomić Cyberpunka na 1440p w okolicach 240 klatek, co normalnie w ogóle nie jest do zrobienia w Cyberpunku, żeby wyciągnąć w tym miejscu, gdzie ja testuję, ponad 200 klatek. Po prostu się nie da, procesor to blokuje. No a jakiego kopa to daje w grach? Ogólnie frame generation daje mniejszego kopa niż włączenie upscalera na balans, ale w mojej subiektywnej ocenie, jak mówiłem, wygląda to wizualnie lepiej. Fajne jest jednak to, że możemy te dwie techniki dowolnie łączyć i uzyskać przykładowo 124 FPS w Cyberpunku na 4K z włączonym ray tracingiem. No, jak dla mnie nieźle. W testowym buildzie F1 2022 też wygląda to obiecująco i nie zauważyłem żadnych problemów. Kapryśny był nieco przedpremierowy build MS Flight Sima. Nie było żadnej różnicy z włączonym samym upscalerem. Dopiero połączenie go z frame generation przyniosło większe wzrosty. Pytanie, które pojawiało się najczęściej poza tymi oczywistymi, to było, czy są jakieś różnice względem PCI Express 4.0 a 3.0. I przestawiłem moją płytę główną tak, żeby faktycznie wymusić PCI Express 3.0 i różnice są naprawdę marginalne w granicach błędu pomiaru. Widzicie to na przykładzie TimeSpy w 3DMarku, ale także przetestowałem to w Cyberpunku i niezależnie od rozdzielczości te różnice są, ale są naprawdę marginalne. To pewnie też będzie miał znaczenie silnik gry, bo 4.0 wystarcza w zupełności i różnicy między 4.0 a 3.0 też są bardzo niewielkie. W zastosowaniach profesjonalnych 4090 robi niezłą sieczkę, zwłaszcza w V-Rayu, uzyskując dwa razy lepszy wynik i absolutnie deklasując 2080 Ti.
Analogicznie, w Blenderze czasy renderu skrócone o połowę względem poprzedników i to samo tyczy się Optics. Sorry, ale Radeon nie ma tutaj w ogóle startu. Przy bardziej złożonej scenie Secret Deer różnice nawet jeszcze bardziej się uwypuklają, chociaż Radeon w tym teście nieco dogonił stawkę, ale brak działającego odpowiednika dla Optics jest sporym problemem. W testowym buildzie DaVinci Resolve Studio, która ma dodatkowe optymalizacje dla NVENC, wszystkie karty zielonych dostały kopa, ale 4090 jest od nich o około 20% szybsza. Większa różnica jest przy H265, który jest już 32% szybszy od poprzedników. Budowany encoder AV1 też jest diabelnie szybki, bo czas renderu na tej testowej wersji DaVinci Resolve jest niewiele dłuższy niż H264 czy H265. Niestety takich optymalizacji nie znajdziemy w Premiere Pro, co zatem idzie 4090 przy samym eksporcie nie jest wiele szybsza. Może za jakiś czas. Obecnie sprawdzam też wprowadzenie do procedury testowej uczenia maszynowego. Tutaj przy Stable Diffusion i obrazku generowanym 512x512 mamy około 6 iteracji na sekundę na 4090. Patrząc na temperatury, z całej piątki okazał się najcieplejszy Radeon. Przy czym był to test nie na znormalizowanych obrotach wentylatorów, tylko na domyślnych. Było to też zrobione na otwartym testbenchu, więc nie bierzcie tego testu dosłownie. Tutaj trzeba by się było bardziej zagłębić w szczegóły, jeżeli chcielibyśmy na przykład zablokować wentylatory na konkretnych wartościach, no to wtedy te temperatury byłyby pewnie nieco inne. No i pogadajmy o cenie. 6000, co jakie 6000? 9400 zł za Foundersa, około. A karty partnerskie podobno mają być jeszcze droższe. Dokładnych cen na moment nagrywania tego filmu nie znam, ale możecie sprawdzić w linku w opisie, czy już się jakieś modele pojawiły i ile kosztują. Matko, te ceny, nie? I wiecie, co jest najciekawsze? To nie jest tak, że to tylko my w Polsce narzekamy na te ceny, że hurdur, polska cebula jest drogo. Nie, wystarczy sobie poczytać Reddita i tam znajdziecie też sporo osób z USA, które narzekają na te ceny. I jasne, ja sam chciałbym, żeby taka karta kosztowała 3000 zł albo 1500 zł, no ale jest jak jest. Czyli co, Nvidia po prostu chyba trochę się odkleiła z cenami, tak? Ale czy aby na pewno? Bo widzicie, RTX 4090 to tak nie do końca jest sprzęt do gier. Poprzednia 90 była pozycjonowana jako Titan. I wydaje mi się, że ta karta jest skierowana do osób, które po prostu na niej pracują i dzięki temu zarabiają kasę. Widzieliście, jak to kosi w Blenderze, widzieliście, jak to kosi w innych syntetykach, widzieliście, jak to wypada w przypadku montażu filmów. I wydaje mi się, że to głównie osoby, które zajmują się modelowaniem 3D w Blenderze, 3DS Maxie, w Maya, czy modelują jakieś skomplikowane sceny w Unreal Engine 5, gdzie faktycznie jest potrzebne bardzo dużo VRAMu, czy do osób, które montują materiały w 8K, chciałyby to wyeksportować do AV1, to jest sprzęt właśnie dla tego typu osób. I jasne, znajdą się na pewno uber entuzjaści, którzy kupią sobie taką kartę do swojego komputera, bo chcą mieć po prostu najlepsze, co się da i nieważna jest cena, ale tak prawdę mówiąc, przeliczając sobie ilość FPS-ów na cenę, to ten stosunek ceny do wydajności wcale nie jest taki rewelacyjny. I pod tym względem dużo lepiej wypada 4080, ta 16 giga. O tym zamieszaniu pogadamy sobie przy okazji następnej recenzji. I tutaj dochodzi jeszcze kolejna sprawa. Widziałem, że ludzie sobie tam śmieszkują w komentarzach. Haha, rachunki za prąd, rachunki za prąd. No, okej, to jest spoko, jak sobie chcemy pośmieszkować, ale tak z drugiej strony, jeżeli kogoś faktycznie stać, żeby za samą kartę graficzną zapłacić 10 tysięcy złotych, no to on raczej się rachunkami za prąd nie przejmuje, tak po prostu strzelam. Natomiast konsekwencją tego, że te karty wciągają tyle, a nie mniej mocy, jest to, że potem one są takie ogromne, tak? Bo trzeba przygotować system chłodzenia, który będzie w stanie efektywnie to ciepło z procesora graficznego odprowadzić, tak?
Co za tym idzie, mamy więcej generowanego ciepła, które trzeba odprowadzić, więc RIP, mniejsze obudowy, które nie mają dobrego przepływu powietrza. No i też jeszcze takim skutkiem ubocznym tego jest to, że na przykład pomieszczenie, w którym siedzimy i gramy, zaczyna się trochę nagrzewać. I ja osobiście bardziej zastanawiam się, gdzie jest ta granica, w sensie jak to, gdzie to dalej pójdzie, tak? Bo już jesteśmy na etapie powiedzmy 450 W, nie chcę nawet myśleć, ile karty partnerskie jakieś wypasione będą wciągały prądu. Gdzie jest ta granica, nie? W sensie co, za dwie generacje będziemy mieli już takie dwie wtyczki 12-pinowe, karta będzie wciągać 700 W? Więc tak, RTX 4090 to jest autentycznie najmocniejsza karta, jaką można tu i teraz kupić na rynku konsumenckim. Niezależnie do tego, czy do gier, czy do pracy. W grach w rasteryzacji absolutnie gniecie i to bez żadnych sztuczek pokroju DLSS-a, a gdy te sztuczki sobie włączymy wraz z nowym frame generation, to w ogóle te wyniki gdzieś wędrują niesamowicie w kosmos. Więc tak, RTX 4090 jest absolutnym królem wydajności. Tylko za jaką cenę? Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.